Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale. Dziś mamy dla Was film Przegląd szaf, ubrania bazowe, część druga. Ostatnio pod pierwszą częścią było mnóstwo pozytywnych opinii, komentarzy, mnóstwo kciuków w górę i też pytań, kiedy będzie druga część, więc nagrywamy ją dzisiaj, jedziemy za ciosem. Ubrania bazowe. Jeżeli zajrzałybyście do mojej szafy, to zobaczyłybyście, że mam znacząco więcej spodni niż spódnic. Ja spódnic mam dosłownie kilka sztuk, jeszcze dwa lata temu to była jedna, jedyna spódnica, nie miałam w ogóle spódnic. Zdecydowanie jestem bardziej spodniową dziewczyną. No i podstawą szafy w moim przypadku będą jeansy, a najbardziej jeansy typu boyfriend jeans. Poza tym, że są niezwykle wygodnymi spodniami, minusem jest to, że nie podkreślają sylwetki w żaden sposób, bo spytajcie męskiego grona, to są spodnie, które zniekształcają sylwetkę, a nie podkreślają, a bupa też w ogóle wygląda jak taka... Taka w pampersie troszkę. Nie są to spodnie, które dodają naszej sylwetce, czyli biodrom, pupie, jakiegoś fajnego kształtu, tylko trochę ją deformują, niestety. No, ale też one nie są po to, żeby podkreślały, tylko po to, żeby było wygodnie w nich. To nie są, słuchajcie, skinny jeans, które mają opinać nasze nogi, tylko to są spodnie boyfriend jeans, które mają wyglądać jak zapożyczone z szafy chłopaka. Ja swoje akurat mam z Zary i trik dla Was, jeżeli kupujecie kiedykolwiek boyfriendy w Zarze, bo przerabiałam już kilka par, kupujcie rozmiar mniejszy, bo ja mam w tym momencie rozmiar 36 i one na początku leżały super, tylko teraz rozeszły się do tego stopnia, że bez paska ciężko jest mi je nosić, bo po prostu mi spadają, zjeżdżają. Oczywiście obowiązkowo w moim przypadku podwinięte nogawki. Mnie też, nawet ja mam dzisiaj za to. Tak, bo te spodnie wyglądają źle, jeżeli są puszczone bezkształtnie na naszej nodze. Musimy troszeczkę podwinąć nogawki, żeby te spodnie miały jakikolwiek kształt i żeby sens miało noszenie ich. Bardzo lubię je nosić zarówno do sportowych stylizacji i ja często noszę też te spodnie do t-shirtów troszkę luźniejszych, jakoś tak te proporcje wyglądają w miarę ok. Ja lepiej czuję się, jak założę na przykład zwykły top czy jakiś t-shirt, boyfriendy, jakieś fajne szpilki czy fajne sandałki, bo w ogóle bardzo fajnie wygląda właśnie połączenie boyfriendów z sandałkami, z taką odkrytą, zadbaną stopą, to jest takie mega seksowne. Lepiej się czuję w czymś takim, bardziej seksownie i kobieco, niż w jakiejś bardzo wyciętej czy kusej sukience, jakoś wtedy to krępuje mnie wręcz ta taka sukienkowa obcisłość i krótkość. A w spodniach, boyfriendach i w szpilkach, tutaj trochę ramienia pokazanego, czuję się zdecydowanie lepiej, więc podstawą mojej szafy są boyfriendy i to są spodnie ze względu na ten krój bardzo wygodne, więc ja serdecznie Wam polecam zerknąć i znaleźć odpowiednie. W takich bazowych ubraniach ciężkie jest to, że tak samo jak w przypadku ramoneski czy fajnego t-shirtu, ciężko jest znaleźć odpowiedni, wygodny model. Ja też kilka modeli w swojej szafie miałam. Wiem, że Handem kiedyś, pamiętasz, miałeś? Kiedyś Handem. Ja mam moje ulubione boyfriendy, które mam dzisiaj na sobie z Tesco. Kupiłam je 3 lata temu i z boyfriendów o ciemnym, granatowym kolorze. Teraz mam taki jasny baby blue. No, jasny jeans. Jasny jeans. No. Ale są ulubione, ukochane, świetnie leżą, pasują, więc trzeba znaleźć swój... Trzeba znaleźć swój ulubiony model i markę, która będzie pasować po prostu waszej figurze. Wiem, że jeżeli chodzi o Mango, to również trzeba kupować o jeden rozmiar mniejszy, bo też tak się rozszłapują, że potem nawet czasami pasek nie pomaga. No niestety moje są rozszłapane do granic możliwości, ale spinam je paskiem i jakoś to specjalnie nie jest widoczne, no bo one z reguły są luźniejsze i takie, wiecie, takie luzackie. Są z dziurami. Drugi plus, który teraz mi zaczął bardzo odpowiadać, to, że te dziury mają pod spodem podszewkę, więc nie hula wiatr nam po gołej skórze. No generalnie takie robocze spodnie bardzo. Ale świetnie wyglądają, zresztą zobaczycie na klipach, jak fajnie można je zestawić. U mnie to jest podstawa szafy i w boyfriendach mnie często na pewno widziałyście lub zobaczycie jeszcze nie raz. W pierwszym odcinku pokazywałam Wam moje ulubione topy, takie niezbędniki totalne, bez których sobie nie wyobrażam mojej garderoby. I trochę chcę pociągnąć temat i pójść dalej. Tym kierunkiem. W tym kierunku. I teraz tak, kolejnymi topami po szarym, białym, czarnym topie, bluzce, t-shircie, cokolwiek, są bluzki w paski, które bardzo często tworzą całą stylizację. Na początku pokażę Wam dwa moje t-shirty. T-shirt numer 1 w połączenie biało-granatowe pasy, najbardziej uniwersalne zestawienie, jeżeli chodzi o bluzki. Jaka ten t-shirt kupiłam w taniej odzieży, on jest z Top Shopu. Takie t-shirty naprawdę są świetne, bo tworzą całą stylizację. No, jeżeli jest jakiś upał, to tak naprawdę nam się nie chce kombinować i najłatwiejszym sposobem jest po prostu nałożyć bluzkę w paski, fajne jeansy, białe konwersy, fajną torebkę jakąś, nie wiem, lnianą, czy jakąś taką fajną, luźną torbę, jesteśmy gotowi do wyjścia. Paski tworzą coś takiego, że te stylizacje są takie świeże, dziewczęce, niewymuszone,
typowo wakacyjno-wiosenne. Tak, wiecie o co chodzi? Takie, coś takiego jest fajnego, świeżego w tym. I ja mam na przykład dwa t-shirty takie, właśnie te niebiesko-białe, i kupiłam sobie kiedyś drugi biało-czerwony, ten akurat jest z Zary. Uwielbiam t-shirty w paski i ja zawsze przenoszę sobie ten taki styl marynarski z okresu wiosenno-letniego do jesiennego. I mam tu już kolejną bluzkę, też również z Zary, kupiłam kilka dobrych lat temu jeszcze w Anglii, to chyba dwa lata temu. To jest bluza, bluzka, ciężko powiedzieć, bo to też nie jest taka typowo gruba bluza, tylko takie fajna bluzka na jesień. Uwielbiam tą bluzkę, bo często, gęsto, jak nie wiem, co mam się ubrać, to zakładam z reguły tą bluzkę, czarne rurki, ewentualnie jakiś tutaj fajny naszyjnik, jestem gotowa do wyjścia. Trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze paski poszerzają i po drugie, jeżeli o mnie chodzi, to ja wolę luźniejsze fasony, luźniejsze kroje. Nie lubię bluzek ani bluz, czegokolwiek w paski, co ciska moją figurę i wtedy jak siadamy, to tutaj wałeczki nam wystają, niekoniecznie. Luźniejsze fasony jak najbardziej, jestem na tak. Ja uwielbiam paski i jeżeli chodzi o wzór, to tak naprawdę paski, kratkę bardzo lubię. Troszkę mniej kropki, jakieś takie esy, floresy, nie bardzo kwiaty, to tak bardzo rzadko. Uwielbiam, poza tym też uważam, tak jak zresztą Coco Chanel mówiła, paski uniwersalne, ponadczasowe i naprawdę fajnie się w takich rzeczach wygląda, tylko trzeba oczywiście dobrać odpowiedni fason, krój, materiał do swojej kolor, do swojej figury. Może nawet wielkość pasków, bo drobniejsze, tak, drobniejsze są fajniejsze niż takie grube. Ja zdecydowanie wolę poziome paski niż szpionowe, jakoś lepiej się w nich czuję, jakoś też lepiej moja sylwetka wygląda. Polecam Wam, jeżeli ktoś jeszcze się nie przekonał, pomierzyć, przymierzyć przymierzalnie, popatrzeć, coś pokombinować. Jeżeli o mnie chodzi, to kolejny bazowy element w mojej garderobie to są paski, albo na t-shirtach, albo na takich bluzkach z długim rękawem. Kolejnym elementem bazowym w mojej szafie są t-shirty i jest to chyba bardziej banalna rzecz, jaką mogłam wyciągnąć, niż biała koszula i ramoneska, bo to jest w ogóle banał banałów, ale to jest rzecz, w której ja chodzę 80% czasu. Mam takie koleżanki znajome, które na przykład zawsze są w sukienkach, bo uważają, że sukienki to jest najłatwiejszy element do stylizowania. Na zasadzie wkładam baleriny, trampki, sukienka, wychodzę. Czy w zimie rajstopy, sukienka, nie, kozaki. Ramoneska, kozaki, wychodzę. Ja jestem totalnie inna, że tak powiem, i zdecydowanie wolę bardziej ubrania tak jakby dwuczęściowe, czyli zazwyczaj spodnie, no a co za tym idzie t-shirt. Nie mam za dużo t-shirtów z długim rękawem, w większości są to t-shirty z krótkim rękawem. Mhm. Mam trochę z nadrukami, tak jak ten tutaj z kropa, ale większość t-shirtów, które noszę 90% czasu swojego, to są t-shirty gładkie. Pierwszy z nich to jest t-shirt z Zary. Ja go mam już od jakiegoś czasu, pytało o niego bardzo wiele osób w filmie z organizacją czasu, motywacją? Tak, to dawno temu chyba nie. Dawno temu było, bo ja mam jeszcze bardzo krótkie włosy. W każdym razie t-shirt służy mi dalej i jak na Zarę, która czasami potrafi być dziadowska, ten sprawdza się naprawdę fajnie. Bardzo mi się podoba ten dekolt w serek, ja mam akurat rozmiar, słuchajcie, S, ale jest to t-shirt luźny, ja oczywiście wtykam te t-shirty w spodnie, gdzieś tam mi tu trochę wyłazi, tu mi gdzieś tam trochę wyłazi. Oczywiście nie każdemu się to może podobać, bo niektórzy wolą nosić takie mocno wsunięte, ja wolę jakieś takie bardziej luźniejsze, tak troszkę nie, jakby się nie chciało, swobodnie. Niby się nie chce, wszystko dopracowane, wiecie co chodzi. W każdym razie ten tutaj naprawdę świetnie się sprawdza, ma bardzo ładny materiał. Ja też lubię t-shirty, które są takie lejące. One też wtedy ładnie takie się układają, bo te takie do ciała to tak, to już jest inny efekt, tak? Tutaj te, mamy te do ciała ja z reguły noszę, jak nakładam bluzę w zimie, chcę tak pod na cebulkę, po prostu. Tak, dokładnie. Także t-shirt szary w mojej szafie to jest podstawa. Wrzucę Wam. O, nie mam metki. To nie wrócisz. Chciałam wrzucić numer referencyjny, ale te metki z Zary tak kiwują, że ja je od razu odcinam. W każdym razie to jest WB Collection. Ale taki w serek z bardzo dobrego materiału t-shirt w Zarze można, mam nadzieję, teraz też upolować. Drugi t-shirt to jest t-shirt z firmy Pelenela. Ja lubię tą firmę ze względu na to, że mają bardzo fajny jakościowy materiał. Chciałam sobie pomacać ostatnio. Chciałam. Chciałaś sobie zamówić. W każdym razie to jest bardzo gruba, fajna bawełna. Również t-shirt oversize'owy, bo to jest t-shirt dosyć duży, a jest to rozmiar S. Proszę. Także biały t-shirt, ja z tej firmy bardzo polecam, super mi się nosi, mam również taki ciemnogranatowy, który również bardzo lubię. Jeżeli wolicie t-shirty bardziej obcisłe, to po prostu zamówcie sobie XS lub XXS, bo oni mają taki rozmiar. Fajny materiał, więc tym bardziej, że ja już mam go jakiś czas, to nie jest tak, że on jest miesiąc używany, tylko był prany dosyć intensywnie z racji tego też, że białe ubrania brudzą się szybciej, więc pierze się je częściej z Pelenów, ja bardzo lubię ich t-shirty.
I ostatni t-shirt to jest w sumie najnowszy zakup, ale bardzo podoba mi się kolor, bo ja lubię taki szary melanż, taki, on nie jest gładki. Nie będzie na tym widać plam chyba, wiesz? Nie pomyślałam o tym. To jest t-shirt, który znalazłam w internecie, ale jak się okazało, również Radzka bardzo poleca tą firmę i te t-shirty. A to jest t-shirt z firmy The Other Side. Czaiłam się na niego, bo to też nie jest bardzo tani zakup, ale ten materiał rzeczywiście swoją grubością i taką sztywnością rekompensuje tą cenę, bo jest bardzo gruba, bawełna, fajnie, taka mocna, twarda, że to nie jest taka podfruwajka, tylko gruby materiał. I bardzo spodobało mi się również to, że ma dekolt. I to jest t-shirt tak uniwersalny, dla mnie to jest plus, że można nosić go tył naprzód lub przód na tył. Tak. W sensie dekolt na dekolt albo dekolt na plecach. I jeżeli macie ładne plecy z jakimś fajnym stanikiem koronkowym, pięknie to wygląda, jak ten dekolt tak ładnie na plecach jest wyeksponowany. Minusem może być to, że to jest krój dosyć taki oversize'owy i workowaty. Nie każdy to lubi, bo on naprawdę jest cięty tak naprawdę w linii prostej. Tutaj nie ma żadnego taliowania, to jest tak naprawdę jeden wielki oversize, ale pięknie wygląda i ten t-shirt uważam można by było założyć nawet do czegoś na szpilce i do jakichś rurek, bo jest chyba najbardziej wyjściowy spośród tych tutaj, tamte to były takie typowo sportowe. Takie podstawowe t-shirty gładkie lub z jakimś lekkim napisem, u mnie to jest podstawa szafy, no i nie wyobrażam sobie nosić czegoś innego, nawet nie noszę tak jakichś bluzek koszulowych czy jakichś takich jak innych topów, tak jak t-shirty. Moim drugim, kolejnym elementem w szafie, jeżeli chodzi o bazowe ubrania, będą to bluzy. I teraz przeglądałam swoją szafę, jeżeli chodzi o bluzy, mam ich kilka, ale stwierdziłam, że najbardziej uniwersalne i praktyczne będą to szare bluzy. Zdaję sobie też sprawę, że jeżeli chodzi o bluzy, to nie zawsze chodzimy w nich na co dzień, bo to wszystko zależy od tego, jaką pracę wykonujemy, czy wymagający nas jakiś dress code, ale wydaje mi się, że każdy, nieważne gdzie pracuje, co robi, powinien mieć w szafie bluzę, bo są w życiu różnego rodzaju wyjazdy, w góry, nad morze, na rower, na grilla jedziemy, cokolwiek, że nasz strój może być taki typowo luzacki i zawsze potrzebna jest bluza. Ja stwierdzam, że najbardziej uniwersalne są szare bluzy, bo po pierwsze, kolor się nie spiera, dobrze się pierze, i pasują do wszystkiego. Ja z reguły tą bluzę zakładam na wyjazdy, na grille, na jakieś takie wypady na działkę gdzieś, gdzie ten strój może być swobodny, niezobowiązujący. Taki wiecie, to nie jest bluza na co dzień, ale taka bardziej na jakieś takie chilloutowe wyjazdy, spotkania. To jest bluza numer jeden i bluza numer dwa. To jest piękna. Kupiłam ją w Hausie, mam rozmiar XS przez S, czyli tak na pół. I to jest taka bluza, powiedzmy, bardziej na co dzień, czyli oczywiście zalicza się do tych wszystkich wyjazdów, ale też mogłabym śmiała później, nie wiem, na jakieś spotkanie ze znajomymi, do kina wyjść, na kawę, gdzieś na miasto. Wiecie co, chodzi, taka bardziej, powiedzmy, wyjściowa do ludzi. Nie wiem, czy to dobrze, że nie. Nie do końca dresowo-sportowa. Dokładnie. Fajnie zestawić właśnie z rurkami czarnymi, z jeansami, może też jakieś takie fajne buty, nie wiem. Nie wiem, czy koniecznie na szpilce, ale jakoś tak można z tą bluzą coś pokombinować, żeby ten strój nie był aż tak bardzo sportowy, ale też nie elegancki, taki pośrodku casualowy. Wiecie, o co chodzi? Jeżeli miałabym po prostu wybrać w mojej szafie do końca życia jeden rodzaj bluz, to wybrałabym szary. Trzeba o tym pamiętać, że te bluzy też dosyć często się mychacą, szczególnie tutaj przy rękawie, od torebki, od jakichś tam plecaków i tego typu rzeczy, więc te bluzy co jakiś czas trzeba wymieniać, ale uważam, że bluza jest tak uniwersalna, jeżeli chodzi o kolor, można miksować, zapuść na przykład fajną kurtką. My mamy taką fajną kurtkę przeciwdeszczową w paski, więc jak na przykład byliśmy nad morzem, to nakładałam sobie tą zwykłą szarą bluzę na to kurtkę przeciwdeszczową w paski, to wszystko fajnie grało i pasowało do siebie. W ogóle szary jest pięknym kolorem, on pasuje wielu osobom i tak łatwo go czasem zestawić. Bardzo proste zestawienie, bardzo na przykład proste. Taka bluza, trampeczki, konwersy, boyfriendy twoje, jakby super wyglądało. Żeby nie było tak bardzo sportowo i tak bardzo codziennie, mamy sukienki, czarną i czerwoną. Wybrałyśmy tak, dwa podstawowe kolory, które najchętniej nosimy i które są bardzo bazowe i bardzo często przez nas używane. Tak. Czarna, Kasia ma czerwoną. Czerwona.
Słuchajcie, no czarna sukienka jest takim banałem w szafie, ale tak potrzebnym i tak niezbędnym, przynajmniej dla mnie. No nie wyobrażam sobie mojej szafy bez takiej sukienki. Tutaj akurat macie sukienkę z Zary, z delikatnym rękawkiem, czyli coś tak po środku, bo czasami sukienki bez rękawów są trochę kłopotliwe, bo... wycięte. Tak nie bardzo, a tutaj macie rękawek, więc wszystko jest ok, nawet na ten sezon jesienno-zimowy. Długość musicie dostosować oraz fason do swojej sylwetki. Ja przepadam raczej za sukienkami luźnymi, nie do końca za takimi ołówkowymi do ciała, raczej coś o fasonie luźnym, najlepiej jeszcze jak ma tutaj kieszonki, to już w ogóle czuję się w tym bardzo dobrze. Czarną sukienkę możecie zestawić na wiele sposobów, bo można tutaj iść w totalną elegancję, czyli czerwone lakierowane szpilki, czarne szpilki, czerwona jakiś elegancki, tomatka, tak, elegancki żakiet, ładna kopertówka, czyli tak bardzo szykownie, ale możecie iść w kierunku luzackim, bo ja często noszę sukienki do trampek, chyba nawet mówiłam w poprzednim filmie, że do butów sportowych czy do trampek ja często chodzę do sukienek. I w tym przypadku również ja do takiej małej czarnej założyłabym fajne trampki, ramoneskę i jakiś taki szal fajny, luźny, przepasała się torebką. Więc to jest też dobra opcja, żeby taką sukienkę wykorzystać na co dzień. Właśnie fajnie jest, jeżeli chodzi o czarne sukienki, ale też o czerwoną, które też powiem, znaleźć taki fason, żeby on był uniwersalny, żeby ta mała czarna nie wisiała w szafie i czekała tylko na odpowiednie okazje, święta, spotkania, rodzinne, imprezy, bo to jest mała czarna na eleganckie okazje, ale właśnie fajnie mieć taki fason, gdzie można nosić ją na co dzień, do pracy, na zajęcia, do szkoły, na spotkania ze znajomymi, tak żeby też te rzeczy nie wisiały w szafie, tylko po prostu je nosić, korzystać z nich, używać, bo bez sensu mieć je w szafie ubrania bazowe, które wiszą tylko na jakieś specjalne okazje. Tak, warto mi chodzić. Oczywiście, ich funkcja jest taka, żeby również były wykorzystywane na co dzień. Taką sukienkę można spokojnie nosić na co dzień, możecie ją założyć do pracy, możecie ją założyć do, nie wiem, wszędzie, na kawę, właściwie wszędzie. Tutaj też możecie zagrać troszeczkę materiałem, bo jeżeli wybierzecie tak jak tutaj taką grubszą, fajną bawełnę, to ona ładnie będzie również ze sportowymi butami czy innymi ubraniami wyglądać, bo jeżeli to będzie już jakiś błysk, czy coś sztywnego, takiego wiecie, typowo garniturowatego, to tak może nie do końca do trampek, ale jeżeli to jest fajna bawełna, super to będzie wyglądać do butów sportowych i ja też bardzo często tak chodzę, a na zimę na przykład do jakichś fajnych płaskich kolanów, do fajnych kozaków za kolano, czy do fajnych bodków, o świetnie to by wygląda na przykład do bodków czarnych, takich wiesz, fajnych. Jakiś szal, jakaś kamizelka, no totalny bazowy element. Można kombinować i zestawiać na różne sposoby. Tak. Jeżeli o mnie chodzi, ja pokażę coś dla kontrastu, żeby też nie było za nudno, ale ostatnio naprawdę uwielbiam tą sukienkę i uwielbiam kolor tej sukienki, czerwień. Do czerwieni trzeba dojrzeć, jeszcze 3 czy 4 lata temu prawdopodobnie nie wyobrażałabym sobie siebie w czerwonej sukience, jeszcze tak obcisłej i tak dopasowanej. Teraz nie mam z tym problemu, uwielbiam. Tą sukienkę pokazywałam Wam w filmie o sukienkach na wesele i od tamtej pory, odkąd zaopatrzyłam się w tą sukienkę, przeleciałam w niej kilka dobrych imprez różnego rodzaju. Sukienka jest naprawdę bardzo prosta, ale całą robotę po pierwsze robi kolor, który jest piękny i pięknie wygląda. Sukienka jest cała zabudowana. Spójrzcie na to, że te sukienki, które mi pokazujemy, nie są po pierwsze wyzywające, nie są wulgarne, nie ma piersi na wierzchu, nie ma odsłoniętego tyłka. Raczej wybieramy fasony i kroje, które są, nie chcę powiedzieć, że skromne, ale są po prostu proste i stosowne. I całą robotę w tej sukience robię po pierwsze kolor, tak jak mówiłam wcześniej, i po drugie delikatny rozporek, który nam tutaj odsłania nogę. I powiem Wam, że w tej sukience czuję się tak rewelacyjnie i tak po prostu jakoś tak, nie wiem, jestem pewna siebie, dobrze się w niej czuję, jakoś pewnie idę, kobieco i tak zawsze jestem zadowolona, kiedy na przykład na imprezę zakładam tą sukienkę. Rewelacja po prostu. Sukienka ta jest naprawdę ze świetnego materiału, dobrze się nosi, nie mnie się, nie gniecie się, nie mychaci. Ja jestem naprawdę z niej zadowolona, tak jak mówiłam, obskoczyłam w niej kilka imprez. No i świetnie się czułam, tym bardziej, że większość dziewczyn wybierała czarne sukienki, a jednak troszkę się wyróżniałam, pomimo że sukienka jest, nie jest ani wyzywająca, ani wulgarna, jest taka bardziej z klasą, bym powiedziała, bo jest i w kolano, i tutaj dekolt zasłonięty, wszystko tak naprawdę jest zasłonięte, ale jednak ma to coś w sobie. Ten rozporek daje takiego troszkę tutaj seksownego, pociągającego rytmu. Wiecie, o co chodzi, że niby wszystko jest zakryte, ale jednak jest to coś. Polecam Wam czerwień, czy to na sukienkach, czy na bluzkach, czy na czymkolwiek innym, na koszulach, bo czerwień naprawdę robi robotę, a jeszcze blondynka w czerwonym to. Blondynkom bardzo pasuje czerwony kolor, bardzo. Bardzo, bardzo. Jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd szafy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście my będziemy się zawsze starać
czy na przebitkach, czy w opisie pod filmem wrzucać Wam linki z rzeczami podobnymi, bo zdajemy sobie sprawę, że tych rzeczy identycznych może nie być, ale też Wam damy jakieś inne inspiracje, inne pomysły z aktualnych kolekcji, tak jak to też było w pierwszym filmie, jeżeli chodzi o ramoneski, o spodnie. Tak. Co do tych spodni z H&M, muszę Wam powiedzieć, że po prostu już ich nie ma, sama byłam w H&M-ie, mam znajomą, sprawdzałam i nie ma tych spodni. Może w przyszłym sezonie, jeżeli takie same znajdę, to na pewno Wam dam znać, no ale niestety nie ma. Sama ubolewam, bo chciałabym mieć jeszcze jedną, kolejną parę. Także dzisiaj już kończymy, dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach ubraniowych. Pa. I do zobaczenia, pa pa!